końcu jest! Moja fura, może nie tyle ukończona, co w miarę gotowa do jazdy, do tego, żeby jakoś nią tam podriftować. Próbowałem trochę driftować na drogach publicznych i nie polecam tego robić. Lepiej podjechać sobie na jakiś konkurs driftowy i tam popróbować, dlatego że na drogach publicznych, jak sobie zniszczymy samochód, no to niestety będziemy musieli płacić to... O, dostałem $918 musiałem zapłacić właśnie za ubezpieczenie moich samochodów. Podskoczyło mi właśnie ze względu na te zniszczenia, które w tym samochodzie się pojawiły ostatnio. Tak, jeszcze nawet kierunkowskazy tutaj działają. No, samochód nadaje się do jazdy. Można nim sobie normalnie jeździć po publicznych drogach, więc dojeżdżam nim sobie na konkurs driftingowy. I tam organizator płaci za uszkodzenia i ubezpieczyciel się tym jakby no nie przyjmuje, prawda? Więc dla mnie jest to bardzo komfortowa sytuacja, no bo nie muszę płacić za naprawy auta. Więc to chyba bardzo ważne przy driftingu. Dałem sobie tutaj negatyw z przodu i dałem dystansę, to znaczy... Tutaj w specyficzny sposób się dystanse instaluje, bo trzeba w ustawieniach to zmienić. Ej, gościu jechał na pasie do skrętu w prawo i pojechał prosto. Tak więc samochodem da się jeszcze jako tako jeździć po publicznych drogach. Widzicie, kierunkowskazy działają, wszystko działa. Nawet całkiem dobrze się nim jeszcze jakoś skręca i jedzie powoli, bo nie ma dużo mocy, ma turbo dziurę, co nie jest fajne w driftingu. Ja preferuję jednak większe silniki, większej pojemności niż takie małe, mocno zboostowane. Bo turbo dziurę naprawdę w driftingu jest ciężko opanować. No i jedziemy sobie na konkurs driftingowy, taki moim zdaniem prosty raczej, gdzie wytestuję ten samochód. No jak będę chciał zrobić tutaj swap silnika kiedyś, to niestety, ale będzie trzeba chyba dojeżdżać lawetą, bo mam dyferencjał o obniżonym poślizgu, a można jeszcze zainstalować zespawany, ale na zespawanym ciężej mi się latało, trudniej mi się utrzymywało w drifcie. I teraz porobiłem jeszcze kilka modyfikacji w furce, no i zobaczymy, jak po tych modyfikacjach samochód będzie się spisywał w moich rękach. Tutaj mamy taki spory, otwarty plac, gdzie możemy sobie podriftować. Oczywiście trzeba i tak uważać na samochody ruchu ulicznego, ale one jeżdżą gdzieś tam sobie na poboczach i może nie będą aż tak mocno przeszkadzać. Więc pierwszy test, jaki sobie zrobię, to jazda po rondzie, że tak powiem, driftowanie po rondzie, czyli robienie kółka, żeby złapać jakoś drift. Tutaj chyba mamy taki spory plac, gdzie możemy to nawet sobie ładnie popróbować. Zresztą tu nawet jest, to jest parking, ale chyba możemy bazować mniej więcej na tych liniach, które gdzieś tutaj są wyznaczone. A nie, tutaj też ktoś jeździ. Chodzi mi o to, że po tych liniach moglibyśmy sobie popróbować podriftować, tylko że widzę, że ruch uliczny tutaj naprawdę dosyć szybko jeździ i nie chciałbym na kogoś wpaść. Okej, no to zaczynamy w takim razie pierwszy poślizg. Ostatnio zmieniałem ustawienie biegów. Więc ta dwójka jest nie za krótka, nie za długa chyba. Jeszcze zobaczę, jak się driftuje z kokpitu. Okej, i transfer. Dobre. Chciałbym mieć taki punkt, dookoła którego mógłby sobie podriftować. I tutaj mamy właśnie takie specjalne zawody driftingowe, na których nie będziemy musieli się specjalnie przejmować uszkodzeniami, na czym mi bardzo zależy. Tutaj jest taki otwarty plac, więc mogliśmy sobie coś tam złapać, ale najważniejsze jest to, żeby nie płacić za uszkodzenia. Więc tak, tutaj mamy szkolenie w Gymkanie.
zobacz szczegóły. I chodzi mi właśnie o ten trening. I tutaj możemy sobie wybrać samochód, którym będziemy driftować. Możemy wybrać ten, który jest do tego wyzwania, ale możemy wziąć swój. Nie dostaniemy za to żadnej kasy, ale chodzi o to, że możemy sobie naszym autem trenować i nie zapłacimy ani grosza za naprawy jego, bo organizator nam wszystko funduje, co jest bardzo fajne. Uuu, 14% uszkodzeń skrzyni biegów, ale to, tak jak mówiłem, nie jest duży problem. Nie mam jeszcze hamulca ręcznego, hydraulicznego. Mam zwykły na linkę. I on jest słaby, gdy jedziemy sobie powoli i chcemy zaciągnąć ten ręczny, to koła się zablokują, pokażę wam. Nie, widać, że się blokują fajnie, ale jakbyśmy z wyższej prędkości próbowali tak przyblokować, to by było naprawdę ciężko. No i najważniejsze jest to, że możemy sobie próbować, ile się podoba. No, bo jeszcze przesterowuję. Tutaj chyba mi zabrakło prędkości. Ale już jest, powiem szczerze, całkiem fajnie. Idzie złapać ten drift. Więc idealnie nie jest, ale już jest znaczna poprawa w stosunku do tego, co ostatnio było. Już jako tako można gdzieś ten drift skleić. Aczkolwiek nie lubię robić tego poza konkursem, bo to się różnie kończy. Wolę jednak bardzo uważać na ten samochód, bo kwoty za ubezpieczenia, wiesz, jak później ci podliczą to wszystko, te twoje kraksy i tak dalej, to nie robi się fajnie i trzeba dużo porobić transportów. A na razie moja firma transportowa, no tak trochę stoi w miejscu, bo dużo uwagi poświęciłem na ten samochód i chciałem, żeby był jako tako zrobiony do tego driftingu. Brakuje mi jeszcze tej hydrołapy. Będę musiał ją znaleźć w tych częściach. Bardzo ciężko jest na to trafić w obecnym stadium rozwoju kariery w Beam Engine i strasznie ciężko jest samochód tak w miarę przygotować do tego driftingu, ale tutaj na pewno szykuje się swap silnika na coś o większej pojemności. Chodzi mi o brak momentu obrotowego przy niższych obrotach. No, ten moment obrotowy faktycznie zaczyna zdzierać asfalt w momencie, kiedy mamy wyższe obroty, a tego w driftingu nie lubię. Sami widzieliście, że tam albo mnie wyobracało za bardzo, przez to, że ten moment nagle tak się pojawił nie wiadomo skąd, albo brakowało mi mocy i samochód się zatrzymywał, nie? Do zbudowania tego samochodu zainspirowało mnie jedno wyzwanie, które mamy zrobić koło doków. Bardzo ciężko jest tam zdobyć wymagany wynik, dlatego że dostajemy w wyzwaniu samochód mega mocny i ciężko jest nim, no, jakkolwiek zlepić ten drift. Więc stwierdziłem, że zrobię sobie swój driftobus, który mniej więcej będzie w stanie przejechać ten tor, nie rozwalając się co chwilę. To jest ten sam model samochodu, którym ja jadę teraz w tamtym wyzwaniu, z tym, że jest tak mocno porobiony, on nawet nie tyle jest zboostowany, bo on nie jest zboostowany, on ma wsadzoną V8-kę jakąś potężną, chyba 4,5 litra, no i tam naprawdę dzieją się cuda na tych ciasnych zakrętach 90 stopni. Super ciężko jest opanować tamten samochód, no i mam nadzieję, że właśnie uda mi się zrobić ten, albo kupię sobie jakiś samochód z V8-ką i będę bazował na nim. Póki co w tym aucie udało mi się wywalić tylną kanapę, także tutaj już jest z tyłu pusto. Nie mamy fotela pasażera i jeszcze tylko muszę tą hydrołapę tutaj dorobić.
i myślę, że będzie naprawdę wspaniale. Ale co, pojedźmy sobie na to wyzwanie i zobaczmy, jak teraz ten samochód sobie poradzi. Domyślnie chcę też kupić sobie lawetę do wożenia moich samochodów wyścigowych. Nie tylko samochodu driftingowego, którym jadę teraz, ale także do wyścigu chcę sobie zrobić furkę. Nawet kilka wyścigów jest tutaj jeszcze do ogarnięcia, których jeszcze nie jechałem. I może właśnie pojadę sobie już moim nowym wyścigowym samochodem. Jeszcze nie wiem jakim, ale może niedługo się okaże, co tam wybiorę. Jeśli wy macie jakieś propozycje, to piszcie w komentarzach. Ja tylko dodam od siebie, że poluję teraz na jakąś lawetę, żeby móc właśnie te furki sobie czymś wozić. Żeby nie trzeba było nimi po ulicach jeździć, bo jest to mega, mega stresujące. Ten samochód jeszcze nie ma aż tak dużo mocy, ale jak już później będziemy mieli takie mocniejsze furki, to naprawdę bardzo łatwo jest się gdzieś rozwalić. Tutaj już jest dosyć twarde zawieszenie, czuć to i łatwo go gdzieś tam rozwalić, czego bym nie chciał. I trzeba jechać tak powoli, lamersko, a tak to bym sobie normalnie dostarczał moje samochody gdzieś tam na miejsce. Ale w ogóle popatrz na to. Oczywiście wypadek musiał być. Są już marchewy i to takie solidne, także tutaj to zbustowanie coś dało, naprawdę coś dało. Okej, wjeżdżamy sobie do doków, no i tutaj jest wyzwanie, które martwi mnie najbardziej, którego jeszcze nie udało mi się zrobić, zaliczyć w ogóle. Ci bardziej spostrzegawczy mogli też zauważyć, że mam nitro zainstalowane. A to tylko taki bajerek, nie zamierzam go używać do czegokolwiek w driftingu. O! O! Każde takie najmniejsze zderzenie to już jest koniec przejazdu. Musisz resetować furę, nie? W Assetto Corsie na tych zmodyfikowanych mapkach możesz sobie nawet połową samochodu poza obrys mapy wyjechać i nic się nie stanie, a tutaj... Ach! Już całkiem fajnie szło, to znaczy obróciłem na początku, potem coś tam połapałem drifty. Punktacja jest wspaniała, 800 punktów, ale ogólnie podobały mi się nawet transfery tutaj. Punktacja polega tutaj na tym, że musimy mieć cały czas utrzymany mnożnik, nie? Więc jak mamy mały mnożnik, jak gdzieś tam wyobracamy i robi się problem, no to wtedy ta punktacja się niestety kasuje i... No i tak wygląda driftowanie, no obecnie ciężko, ale myślę, że z czasem będzie coraz lepiej, zrobimy sobie lepsze auto do tego driftingu, ale póki co jest jakaś tam poprawa w stosunku do tego, co było poprzednio. Przypominam, poprzednio w ogóle nie mogłem złapać ani jednego ślizgu. I jest oczywiście ogromna satysfakcja, jak ci cokolwiek zaczyna wychodzić. Dobra, wracam na chatę. I zobaczymy, czy uda się znaleźć hydrołapę. Udało mi się znaleźć te opcje od ustawiania kół na boki, czyli tak zwany offset. To jest bardzo ważne, bo tutaj mam z przodu zrobiony negatyw. Myślę, że nawet i za mocny ten negatyw jest jak do tego samochodu. Dlatego też trzeba będzie to sobie dostosować. Z tyłu nie mam negatywu. Koła są, że tak powiem, na prosto, ale moim zdaniem, tak jak teraz sobie patrzę tutaj od tyłu, to może trochę za mocno odstają, więc też będzie trzeba ustawić to zawieszenie odpowiednio. Chociaż już naprawdę coś tam zaczyna to łapać i jak mówiłem, jestem zadowolony z tego samochodu mocno. Mam jeszcze 55 tysięcy dolków, więc może uda się zainwestować w jakiś mocniejszy silnik, zrobić swap. I wtedy byśmy zrezygnowali z turbosprężarki, moglibyśmy te stare części posprzedawać i w sumie takiej jakiejś dużej straty z tego wszystkiego nie będzie.
jestem w ogóle ciekawy, że te opony tak ładnie się zachowują, bo nie mam doświadczenia w dobieraniu opon driftingowych, ale wygląda na to, że te, które dobrałem, są chyba odpowiednie. Strasznie cykam się jechać tym samochodem tak szybko, dlatego że spora część hamowania została ustawiona na przód, a tym samym zdolność do zatrzymywania samochodu w takiej jeździe jak teraz, czyli na wprost, została znacznie osłabiona, przez co łatwo o jakiekolwiek kraksy, uszkodzenia, więc przy jakimś wzmożonym ruchu ulicznym lepiej zwolnić. Nie wspomnę o tym, że mamy driftingowe zawieszenie, które jest normalnie twardsze i zupełnie inaczej samochód reaguje na skręcanie kierownicą niż taki zwykły. Dodałem sobie też tutaj, nie wiem czy widać, taką lampkę, jak już czas zmieniać bieg, to ona się zaświeca na chwilę. Zaraz wam pokażę. O, widać, nie? No i zobaczmy, jak to teraz wygląda. Tutaj pod maską. Wow, to jest jeden z niewielu przypadków, kiedy faktycznie udało mi się furkiem przyjechać w jednym kawałku do domu, do garażu. Nie trzeba płacić za jakieś tam naprawy i tak dalej. Chyba nawet mechanicznych uszkodzeń jakiś tam nie zrobiłem w silniku dużych i w skrzyni biegów. Bardzo podoba mi się ta konstrukcja. Silnik ustawiony wzdłużnie. Mamy 4 cylindry tylko, więc wypadałoby, żeby tutaj tych cylindrów było trochę więcej. Tam mamy skrzynię biegów. Bardzo podoba mi się prostota tego wszystkiego. No i tu oczywiście mamy turbo sprężarkę pojedynczą, bez żadnego antylaga, bez niczego, prosta sprawa, ale trzeba coś z tym zrobić i myślę, że warto będzie rozważyć właśnie swap silnika. Chodźmy sobie części, wszystkie części i tutaj mamy do wyboru kilka silników. Mamy do wyboru, teraz zainstalowany mam 2,5 litra prawie, więc nie jest to równe 2 litry, ale jest to rzędowa czwórka, a 4,5 litra byśmy mieli V8 za 5 klocków. Oczywiście cena będzie wyższa, no bo tam dojdą jeszcze inne rzeczy, więc finalnie wyjdzie nas to 9000 z podatkiem 600 dolków. A ciekawe, czy dźwięk się zmieni tak w ogóle. Posłuchajmy, jak brzmi teraz. Zobaczę, czy mogę w ogóle maskę otworzyć. Nie, muszę. Zobaczę, czy już się to zainstalowało, jak to będzie wyglądać w środku pod maską. Okej, to wygląda fajnie. Prawdopodobnie będziemy mogli tu wrzucić jeszcze kompresor. Mam nadzieję, że zmieści się on pod tą maską, ewentualnie będziemy musieli zmodyfikować też maskę. Tutaj mamy taki piękny dolot, ale różnica w wyglądzie jest. No i ten silnik na pewno będzie zauważalnie cięższy, wobec czego trzeba będzie to jeszcze przemyśleć, tą konstrukcję. Myślę, że 5 litrów to by było już za dużo i 4,5 litra w 100% wystarczy. Tutaj mam sekwencyjną. Dobra, tu mamy tą manualną, to powinno nam wystarczyć. I tak się zastanawiam. Nie chciałem dawać dużych, chciałem, żeby profil opony był jakoś tam widoczny. Żeby można było coś dzierać, prawda? Co mamy? Sport intake. I co nam się zmieniło? Race intake. Albo byśmy wzięli race intake, tak? No to tutaj nic się nie zmieniło. To tak samo wygląda, jak wyglądało, jak mi się wydaje. Możemy jeszcze zainstalować to. Tak, instalujemy. Okej, no i nic się nie zmieniło, nie? Ten dolot jest taki, jaki jest. Chodzi mi o to, że nie chcę doładowywać za mocno tego silnika teraz, bo będzie trzeba sprawdzić, jak samochód zachowa się teraz, na tych ustawieniach, na tych częściach.
Dobrze, chodźmy sobie dalej. Więc to wymieniliśmy, silnik mamy już zesłapowany. Oczywiście nie mamy tutaj systemu ABS, do driftowania on jest nam niepotrzebny, ale z kolei do takiej zwyczajnej jazdy, no, przydaje się to jednak. Dlatego właśnie nie lubię tym samochodem jeździć normalnie, a teraz to tym bardziej chyba nie będę nim lubiał. Będziemy musieli chyba też zmienić final gear ratio, bo mamy mocniejszy silnik, więc będziemy mogli wydłużyć biegi teraz w naszym samochodzie. No i na przykład będzie można więcej podriftować na jedynce. Na dwójce będziemy mogli na przykład ten tor driftingowy tam w dokach już cały oblecieć, prawdopodobnie. Dobra, co tu jeszcze możemy? Tutaj nitros, to nie potrzebujemy. Radiator. Tutaj będziemy potrzebowali na pewno high performance, dlatego że silnik będzie cały czas na wysokich obrotach, na wysokich obciążeniach nam pracował, więc potrzebujemy coś, co ten silnik schłodzi, prawda? Zawieszenie, fuel tank, to już mamy, nie mamy tutaj sportowego fuel tanka. A czasami są po prostu lżejsze te zbiorniki, mniejsza pojemność, ale do driftingu chyba będzie ok. Nie możemy mieć też tej dupy za lekkiej, bo zbiornik paliwowy jest z tyłu. Dobra, to mamy. O, i tutaj możemy jeszcze late ECU, aha. I tutaj możemy sobie wymienić, dostosować. Chodzi tutaj o komputer sterujący całym silnikiem. Teraz będziemy mogli sobie dużo tam regulować. O, teraz się zmienił dźwięk jego. No i to znacznie. Nie wiem, czy on nie zyskał jakoś zajebiście dużo mocy w tym momencie. Nie mamy tutaj jeszcze hamowni do dyspozycji. Mają ją wybudować tam później. I tak myślę, że można by było spróbować dać teraz ten... Dobra, dajmy ten wyścigowy, bo możliwe, że on będzie regulowany. Będziemy mogli sobie ten uślizg wyregulować. Okej. Okay. Wymieniłem sobie kolor siedzenia na czerwone. A zawsze tak ciekawiej. Mamy kasę, zarabiam, moja firma się rozwija, więc szalejmy też trochę. Mówię, no wygląd też jest istotny. Okej, okay, no to chyba tyle. Teraz trzeba będzie jeszcze zrobić tuning samochodu. Więc tak jak mówiłem, 74%, 75% mamy naprzód. Tutaj jeszcze mamy nowe rzeczy do ustawienia. I teraz właśnie mamy ten specjalny dyferencjał i możemy sobie tutaj ustawić tak jak potrzebujemy ten dyferencjał. Więc to nie wiem do czego służy, będę musiał się doszkolić. Ale byśmy sobie zrobili coś takiego na razie. I teraz możemy sobie mnożnik zmienić. To było chyba w tą stronę, żeby wydłużyć biegi. Na razie zostawimy, jeśli chodzi o silnik, zostawimy tak jak jest. No i zawieszenie. I teraz anti-roll. Właśnie nas interesuje to, żeby przód się nam nie rolował. Nie, tu chodzi o to, żeby te przednie koła miały jak największą przyczepność, ale podejrzewam, że teraz po wymianie tego silnika może być problem z tą przyczepnością gdziekolwiek tak naprawdę. I tu na razie zostawimy tak jak jest. Bardziej interesuje mnie camber, więc tutaj z przodu dałem camber minus 83%. Teraz byśmy sobie zmniejszyli do nawet tak 30%. Teraz ten camber będzie nawet prawie że niewidoczny. O, ale teraz od przodu go widać, nie? Więc co nam się zrobiło? Teraz mamy offset za duży, więc trzeba te koła schować. I track offset. Tutaj mamy z tyłu, tutaj mamy z przodu, więc możemy sobie schować. A, to się wyciąga, okej, okay, no to w tą stronę. No i jeszcze trochę. I jeszcze trochę, kurde, nie mogę bardziej? Coś takiego, żeby był spasik. Może jeszcze bardziej sobie schowamy. No i chyba git. Okej, okay, no i został jeszcze tył, tutaj też musimy nieco te koła, chociaż one prawie pasują, bo tutaj chodzi o to, że ten jakby błotnik, on w tym miejscu jest tak jakby szerzej, a tutaj jest wężej, bo on przechodzi do
tylnego zderzaka i nam się wydaje, jak patrzymy od tyłu na ten samochód, że to koło wystaje, ale jak popatrzymy od przodu na auto, no to to koło jest tak idealnie schowane, nie? Więc niekoniecznie trzeba to teraz robić. I tutaj jeśli chodzi o ciśnienie, mam 21 PSI z przodu i z tyłu, tak około 22 mam z tyłu. Nie wiem, czy jest sens dawać więcej. Myślę, że z przodu powinno być mniej tego ciśnienia, żeby samochód ładnie łapał trakcję za każdym razem. I takie mam na razie ustawienia. No one nie są jakieś wyjątkowe, specjalne, ale no mam nadzieję, że jakoś to będzie jeździć. Najważniejsze jest to, że teraz jak sobie przebudowałem całkowicie samochód, to wszystkie te części, które miałem do tej pory, mogę sobie sprzedać. Nie, tutaj mamy coś za 200 dolków. No wiadomo, że wydałem 30 tysięcy na sam swap silnika i danie tych dodatkowych części i tak dalej, ale zawsze coś tej kasy możemy sobie odzyskać, a na przykład tutaj koła? Tyle kosztują? Nie. Zobaczmy jeszcze po tych wszystkich modyfikacjach, jak wygląda środek. Jak wymieniłem ECU, czyli komputer sterujący, to znacznie zmienił się dźwięk całego samochodu. No i dźwięk całego samochodu nie zmienił się w momencie, kiedy wymieniłem sobie układ wydechowy na wyścigowy, co jest dziwne. Tylko zmienił się po wymianie ECU. Ale wygląda to sobie tak. No dziwne, że jak doinstalowaliśmy inny taki dolot wyścigowy, to, że nic się nie zmieniło w wyglądzie, prawda? Szkoda trochę. Okej, no to co? Wypadałoby chyba sprawdzić, jak ta sytuacja teraz wygląda. Jesteście gotowi? Uhu! Ale dźwięk ma fajny! Buja nim za bardzo, ale zobaczcie, że jak dodajemy gazu, to samochód podnosi trochę na prawą stronę. Shit! Ja aż strach jechać teraz. Okej, mamy ten dyferencjał już teraz tak mocniej przyblokowany, także jestem ciekawy, czy będzie jakoś lepiej ciągnął na tym drifcie, nie mam pojęcia. Opony mam te same, to moim zdaniem nie jest dobra opcja. Ale daje teraz. To jeszcze nie jest doładowane. To jest na razie wolnoscący silnik. Wydaje mi się, że biegi są jednak trochę za długie, ale zaraz zobaczymy, jak będzie się tym driftowało. Jestem na 100% pewny, że gdybym teraz czegoś spróbował, gdzie wiesz, gdzieś tam zarzucić dupą, to na bank skończyłbym na jakimś krawężniku albo innym samochodzie. Muszę zrobić jakąś furę wyścigową i koniecznie w manualu. Wo. Twardo. Dobra, jedziemy. Już i tak jestem przy torze wyścigowym to. No nie zarzuca nim tak mocno, coś tutaj próbowałem lekko, o dobra, zarzuciło. Okej. No biegi mogą być trochę za długie jednak, ale zaraz zobaczymy, najwyżej samą dwójką będę latał. Bo tutaj na trójce już 130 km na godzinę, no nie wiem, to trochę za długo, wydaje mi się, nawet jak na 4,5 litra V8. Chociaż do driftingu dobrze, jak są te biegi dłuższe, bo możemy sobie łatwiej manipulować tym gazem podczas ślizgu. Okej, no to spróbujmy coś tutaj złapać, na razie na pustym placu. Wow! Aj, akurat musiał mi wyjechać, co za gnój! Ja pierniczę, rozwalił mi auto!
to radę jeszcze skręcać. Ej, chyba nie ma źle. Mam nadzieję, że tam z zawieszeniem wszystko ok z przodu. Bo ten przód głównie ucierpiał. Patrzę, że te koła są mniej więcej na wprost. Chyba jest ok. No to co, próbujmy. No dwójka jest bardzo długa. Zobaczcie, wtedy cały czas pod rewlimiter dochodziłem i brakowało mi tego biegu. Musiałem albo wrzucać trójkę i się mulić, albo właśnie pod rewlimiter. A teraz dwójka jest już, no tak musimy długie te robić bączki, nie? Okej, okay, teraz jeszcze na dwójce. No dobra, no to chodźmy na te zawody driftingowe. Ciekawe właśnie, czy organizator naprawi mi samochód w momencie, kiedy dojadę zniszczonym. Czy to w ogóle da radę tak... O, nie to nacisnąłem! A, tutaj mamy napraw za pomocą, bonus star, money, no. Repaired vehicle needed, czyli jednak musimy naprawić przed zawodami, okej. Okay. No to ma sporo sensu. Okej, okay, no i to jest też ciekawe, bo fura wygląda tak, jak wyglądała z zewnątrz. O, zgasł mi. Kurde, nie wykryło, że sprzęgło miałem naciśnięte. Jeszcze raz. Wow! Nie dam rady, nie dam rady. Za mocno wyspinowałem, ale kurde, jest znaczna poprawa. Myślę, że to za sprawą tego dyferencjału głównie. Bo jestem w stanie teraz robić znacznie lepsze kąty niż robiłem wcześniej tym samochodem. Wow. Punktów jest mało. Ile zrobiłem? 12 tysięcy, a nie, to najwięcej. Gdzie tu jest moja punktacja, bo nawet nie wiem. 7000 to jest 100? Chyba tak. Ale jest znaczna poprawa, bo mogę dłużej samochód trzymać w drifcie i właściwie nie muszę myśleć o kopaniu ze sprzęgła, bo wystarczy, że sobie tym gazem manipuluję, a silnik od nawet niższych obrotów spokojnie wyjdzie. O, przester. Tam chyba blisko było do zderzaka. Ajajaj, jeszcze raz. Ale on nawet trójkę ciągnie na takich ciasnych zakrętach, nieźle. O, okej. Okay. Chyba widzę pierwszy problem mojej konfiguracji. To jest szybko spadający poziom paliwa, już mam rezerwę. Wow. Okej. Okay. Ej, nie widzę, ile tutaj zdobyłem tych punktów na koniec. Teraz 6000 na pewno? Spróbuję jeszcze zdobyć więcej. Czy ja muszę tu płacić sam za paliwo? Nie, chyba dostaję paliwo w prezencie. Ach, jeszcze raz.
No, powiem szczerze, jestem mocno zadowolony już z tego tuningu na obecną chwilę. Widzę, że zaświeciła mi się rezerwa na desce rozdzielczej i na zegarach, więc no, trzeba będzie podjechać, podtankować się na pewno. To jest niestety też minus no, takich prawdziwych samochodów wyścigowych, że palą ogromne ilości paliwa, a i dodatkowo wiadomo, że jeszcze trzeba zapłacić kupę siana za ewentualne usterki, naprawę i wymianę części, które zużywają się dużo szybciej, dużo bardziej niż w takim standardowym samochodzie, jak ja to mówię, AB, czyli samochód do jazdy takiej codziennej z punktu A do punktu B. I no to kosztuje. Motorsport to nie są tanie rzeczy. Na razie jeszcze tym samochodem w miarę da się jechać na zablokowanym dyferencjale, ale mam wrażenie, że to właśnie ten zablokowany dyferencjał znacznie poprawił tutaj jazdę tym samochodem podczas driftu. Driftowanie po prostu. Dużo lepiej fura się zachowuje w tym momencie. Mam nad nią więcej kontroli, ale też jest łatwiej ze względu na większy moment obrotowy przy niższych obrotach. Silnik jest wolno ssący, więc nie ma nagle takiego skoku doładowania jak było wcześniej. Co moim zdaniem jest ogromnym plusem i znacznym ułatwieniem, jeśli faktycznie chcemy coś tam ładniej, płynniej polatać. No i dźwięk się zmienił, więc jest przyjemniej dla ucha. Tamten dźwięk nie był jakiś tragiczny. Dało się posłuchać, dało się pocieszyć tym dźwiękiem. Mieliśmy tam doładowanie, mieliśmy marchewy. Teraz nie wiem, czy mi się marchewy uda w ogóle uzyskać. Coś tam pierdzi, ale tak bardzo cicho. Nie jesteśmy w stanie nawet tego dostrzec, prawda? Brzmi zupełnie nie jak japoński samochód, ale na pewno brzmi jak driftingowy samochód. Nie wiem, czy byliście kiedyś na zlotach motoryzacyjnych, ale często wśród tych driftingowych furek widuje się na przykład BMW E30, taką starą kanciatą BMW, i one często mają porobione właśnie słapy na V8 i brzmią kosmicznie. A nic, muszę zajechać się zatankować. A nie wiem, z której strony mam tu wlew paliwa. Przydałoby się wiedzieć takie rzeczy. O, tu się coś złego stało z przystankiem. Tego nie było wcześniej. Musieli coś naprawić. Okej. Wow. Okej, zaraz furę uszkodzę. Okej, zatankuj do pełna. Nie muszę gasić fury? A, sama się zgasiła. Okej. Nie, tak coś tutaj... Tego na pewno nie było, tego uskoku dziwnego. Coś tutaj pozmieniali albo popsuli, albo coś z moją wersją jest nie tak. Chyba nie potrzebujemy tankować do pełna, zapłacimy za to, co się zatankowało. Odpalamy furę. Odpalamy furę. Aha, wyłączył mi się kontroler. Nie szkodzi. Dobra. No i nie użyłem jeszcze tutaj nitro. W ogóle wszystko w powietrzu jest. Może mi się coś nie doczytało. A nitro też mam tu zainstalowane, no i tu używać tego nitra miałoby to więcej sensu, bo jak wrzuciłem sobie trójkę, to już delikatnie samochód się, no, dusił. Nie jakoś mocno, ale jednak, gdzieś tam było to odczuwalne.